popołudniowy program telewizji TVS, Cafe Silesia. No i jak co środę nasz środowy gość. Drodzy Państwo, myślę, że tę panią już doskonale Państwo znacie, ale przedstawię jeszcze raz. Izabela Gil, dzień dobry. Bardzo Zakład mi miło. Optyczny Izabela Gil, Dąbrowa Górnicza. Pani Izo, i my drążymy temat okularów, szkieł, bo jak się okazuje, to absolutnie temat rzeka i można na ten temat naprawdę rozmawiać godzinami. Dziś kolejne takie spotkanie. Tak, dzień dobry. No dzisiaj Pani Patrycjo, no i mam nadzieję widzów, chciałam zainteresować tematem szkieł, jakie są stosowane w okularach. No i takimi szkłami, które chyba wzbudzają najwięcej zainteresowań, to są szkła z powłokami antyrefleksyjnymi. Przyjęło się uważać, że te powłoki służą nam do pracy przy monitorze. Oczywiście, jak najbardziej jest to prawda. Te szkła eliminują odbicia, likwidują odblaski, no powodują, że nasze oczy są mniej zmęczone, że świetnie właśnie nadają się do przebywania w pomieszczeniach zamkniętych, kiedy nasze oczy no, nie mrugają na tyle, ile potrzeba, nie są nawilżone i wtedy właśnie doskonałe są szkła antyrefleksyjne. Natomiast mało kto wie, że szkła z powłokami antyrefleksyjnymi świetnie również nadają się dla kierowców, czyli na przykład do jazdy nocą, do prowadzenia samochodu. Takie szkła, no właśnie przez to, że eliminują jak gdyby bliki świetne, likwidują odbicia na szybie, likwidują odbicia na szkle, powodują, że światła nadjeżdżających samochodów są bardziej punktowe. Mniej męczy się nasze oko. Czyli tak naprawdę szkła, które możemy polecić praktycznie każdemu, prawda? Oczywiście, właściwe że tak. dostosowanie dla każdego. No dobrze, a co możemy polecić, jeśli ktoś ma oczy szczególnie wrażliwe na światło, Pani Izo, i natężenie, większe natężenie światła jest dla nas dyskomfortem? Co wtedy? No ja myślę, że tutaj najlepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie soczewek fotochromowych. Ja myślę, że większość z Państwa zna takie soczewki już od wielu, wielu lat. Pokrótce może omówię, jak one działają. Oczywiście soczewki te zaciemniają się, kiedy mamy słoneczny, jasny dzień. Działają, reagują na światło dzienne. Natomiast, no właśnie tutaj jedna uwaga. Czy wszyscy wiedzą, że kiedy jesteśmy w pomieszczeniu wieczorem, które jest bardzo dobrze oświetlone, one nadal pozostaną jasne, ponieważ to światło jest światłem sztucznym. Soczewki fotochromowe nie zareagują na nie. Natomiast od kilku lat mamy na rynku cały segment bardzo nowoczesnych soczewek fotochromowych. I te soczewki są no, warte jak gdyby opowiedzenia. Są taką no, nowoczesną generacją soczewek. Najbardziej takim, myślę, ich atutem jest sytuacja, że te soczewki barwią się dosłownie kilkanaście sekund po wyjściu z pomieszczenia. One stają się, osiągają swoje maksymalne zaciemnienie. No, polecałabym takie soczewki fotochromowe właśnie dla ludzi, którzy silnie reagują na zmianę oświetlenia, oczy mi łzawią, oczy pieką. Wtedy właśnie doskonałym rozwiązaniem są soczewki fotochromowe. No i ważne jest to, że tak szybko reagują, tak. To jest istotne. Tak jest. Co dla kierowców? Podsumujmy teraz jeszcze ten temat, bo to jest kolejna grupa osób, które zdecydowanie tutaj są zainteresowane, myślę, właściwym doborem szkieł. Ja myślę, że dla kierowców, którzy prowadzą, no tak, szczególnie w dzień, doskonałym rozwiązaniem będą szkła polaryzacyjne. No, soczewki z polaryzacją charakteryzują się tym, że likwidują idealnie wszelkie odbicia. Światło niespolaryzowane właśnie jest zlikwidowane, są o połowę bliki świetne, czyli na murach domu światło, które się rozbija, na plaży, na piasku, na wodzie, one są zminimalizowane. No doskonała sytuacja, nasze oczy w takich szkłach naprawdę odpoczywają, są uspokojone. Doskonałe właśnie są dla kierowców, kiedy oni prowadzą samochód i przed sobą mają na przykład mokrą jezdnię. Mokra jezdnia w gołym okiem no, powoduje, że wszystko nam się odbija, prawda? Słońce lśni, cała droga lśni, mamy odbicia, oczy są zmęczone. Po kilku godzinach jazdy w nieuzbrojonych oczach czujemy się fatalnie. Natomiast kiedy mamy założone soczewki polaryzacyjne, natychmiast oko jest uspokojone, ponieważ zlikwidowane są wszystkie właśnie te odblaski na powierzchni wody, na powierzchni asfaltu. Pani Izo, my do tego tematu jeszcze dziś w naszym programie wrócimy. Będziemy kontynuować te pani informacje
przygotowane przez Panią a propos szkieł. No i dla Państwa cenna informacja. Przypominam, że będzie możliwość skorzystania z bonu o wartości 150 zł na zakup w Zakładzie Optycznym Izabeli Gil w Dąbrowie Górniczej. Będzie pytanie, ale to nieco później, więc Państwo musicie być bardzo czujni. My spotkamy się jeszcze dziś w trakcie Cafe Silesia. Państwo zostańcie obowiązkowo z nami. To, co Państwo widzieliście przed chwilą, to kolejna relacja z niezwykłej sesji w strojach ślubnych, jaka odbyła się pod koniec września w Parku Śląskim. Przypominam, że sesja była zorganizowana przez Dom Mody Ślubnej Ksymena i my dziś jeszcze jedną taką odsłonę Państwu zaprezentujemy, a teraz już spotkanie ponowne z naszym gościem, pani Izabela Gil, Zakład Optyczny Izabela Gil, Dąbrowa Górnicza i kolejne okulary, pani Izo. A pani nas przyzwyczaiła troszkę już do tego, że jak się pani w programie pojawia, to przynajmniej dwie pary okularów są razem z panią, a dzisiaj będą trzy. No, zastanawiam się, kiedy mi w końcu braknie. Chyba to nie jest możliwe, myślę, że nie. Nie w pani przypadku, tutaj szewc bez butów nie chodzi. No, staram się. To pani okulary prywatne, które pani na co dzień nosi? Mhm. To są okulary z mocami, takie jakie ja potrzebuję. Mhm. Tak jest. Takie przystosowane do pani wymogów. Dobrze, to teraz przejdźmy do tematu okularów słonecznych. Jak to jest, jeśli ktoś zechce okulary słoneczne na nos założyć, to wtedy co? No oczywiście jak najbardziej może, jednak w tym celu należy udać się do zakładu optycznego. Zakładam, że pyta pani Patrycja o osoby, które tak jak ja mają wadę wzroku, prawda? Oczywiście. I z doświadczenia, że wiem, że wiele z Państwa jak gdyby marzeniem jest noszenie normalnych okularów słonecznych. No jednym wyjściem oczywiście jest założenie soczewek kontaktowych i na to kupienie u optyka okularów słonecznych normalnych, ale drugim wyjściem, myślę, że chyba prostszym, jest po prostu udanie się do optyka. No i wtedy tak, optyk dobierze nam oprawę. Dobrze jest wybrać oprawę dużą, dużą, ciemną. Jest też możliwość zrobienia z okularów słonecznych. Nie wszystkie się wprawdzie nadają, ale większość z nich tak. Optyk dobierze nam taką oprawę, zabarwi te szkła no, na kolor ciemnozielony, ciemnoszary, brązowy, w zależności od tego, jaką chcemy, oprawi w oprawkach, jakie nam się będą podobały. No i już możemy cieszyć się w pełni naszymi nowymi okularami słonecznymi. Coś pokażę. Ja również mam kilka par takich okularów słonecznych. Ja mam nadzieję, że one wyglądają właśnie jak okulary słoneczne. Nie zdradzają tego, że są korekcyjne. Tak jest, że mam wadę wzroku. Natomiast widzę w nich równie dobrze, jak właśnie w tych, które miałam przed chwilą. Pani Izo, takie pytanie się tu naturalne nasuwa. Pani tak odłożyła te okulary na stół. Odkładamy je wielokrotnie w ciągu dnia w różnych miejscach lądują. Są takie soczewki, które się nie niszczą, które są odporne na takie właśnie traktowanie, jak zwykłe po prostu odłożenie. Tak, już powiem. No na pewno bardzo się denerwujemy, kiedy niszczą nam się soczewki. Mhm. Ja niestety również tego się doświadczam. Ale kiedy prowadzimy aktywny tryb życia, kiedy no, uprawiamy sporty, no niestety cierpią na tym nasze okulary, cierpi też na tym nasz portfel. No ja myślę, że bardzo dobrym rozwiązaniem, wyjściem z sytuacji jest wtedy zainwestowanie w takie nowoczesne, ultralekkie soczewki, wykonane no, z doskonałych materiałów, które są bardzo odporne na wszelkiego rodzaju uszkodzenia. Zaletą jak gdyby takich soczewek, no przede wszystkim jest ich niezwykła niezwykłe też zabezpieczenie nas. Bezpieczeństwo. Mhm. Bezpieczeństwo, kiedy użytkujemy takie okulary, czy to podczas wykonywania właśnie sportów, czy ciężkich prac fizycznych w ogrodzie, czy kiedy jesteśmy właśnie na wypoczynku z rodziną, na przykład na skałkach. Są bezpieczne po prostu takie szkła. Tak jest, tak, tak. A proszę mi powiedzieć, czy takie szkła, o których wspominamy, nadadzą się dla ludzi, dla osób, które używają na co dzień mocnych szkieł, czyli mają mocną wadę wzroku? Dziękuję, że pani poruszyła ten temat. Oczywiście, że tak. Te szkła są doskonałe dla osób, które mają czy to wysoką krótkowzroczność, czy to wysoką dalekowzroczność, które no, ogólnie mają duże moce.
Te szkła są, no tak jak już wspomniałam wcześniej, bardzo lekkie, również można je pocienić, wycienić, także one są no, doskonałe, bo nie zdradzają właśnie wysokiej mocy naszych szkieł, wysokiej wady wzroku. Pani Izo, jeszcze taki apel, który tu pojawić się powinien, myślę, przy okazji, bo my zawsze apelujemy do naszych widzów, żeby podejmowali mądre decyzje, żeby dokonywali właściwych wyborów i tutaj również musimy zaapelować. Tak, ja chciałam no, z całą mocą znowu podkreślić, że tak, kupowanie okularów, czy to słonecznych, czy korekcyjnych, w sklepach z ubraniami, w marketach, w aptece, czy na targu, no jest całkowitym nieporozumieniem. No tylko okulary kupione u optyka, w zakładzie optycznym gwarantują, że nasze oczy będą bezpieczne. O tym bardzo proszę, żeby Państwo jednak pamiętali. No i mam nadzieję, że Państwo też pamiętają o tym, że mamy dla Państwa niespodziankę. Jest bon ufundowany przez panią Izabelę Gil do zrealizowania w zakładzie optycznym w Dąbrowie Górniczej, ale żeby taki bon otrzymać i zrealizować, to no właśnie, to trzeba zrobić. Nie dzwonić, nie przychodzić tutaj do nas do stacji, nie pisać, tylko odezwać się mailowo pod adres kafesilesia@tvs.pl. I dziś mamy pytanie, jakie zalety mają szkła polaryzacyjne. Pierwsza osoba, która wyśle nam właściwą odpowiedź, będzie mogła zrealizować ten bon u pani Izabeli, no i będzie mogła liczyć również na fachową poradę na miejscu, myślę, tak? Oczywiście, że tak. Zapraszamy jak najbardziej. Dobrze, pani Izo, dziękuję pięknie. Jaki temat za tydzień poruszymy? Ja myślę, że temat rodzajów różnych soczewek właśnie stosowanych w okularach jest tak szeroki, że będziemy kontynuować ten temat. Na przykład opowiem Państwu o takiej ciekawostce, no jakie szkła zastosować, kiedy no, nomen omen w tej chwili właśnie parują nam szkła. Co wtedy mamy zrobić? No, czyli odpowiedź na to pytanie na pewno tak w naszym kolejnym środowym programie. Przypominam, że spotykamy się cyklicznie z panią Izabelą Gil w każdą środę. Wówczas też kolejne tematy związane z okularami, z naszym wzrokiem. O tym będziemy rozmawiać za tydzień. A dziś w Cafe Silesia jeszcze mnóstwo ciekawostek. Proszę zostać z nami. Niebawem spotkanie z panem Maciejem Kalarusem, który jest podróżnikiem, niezwykłym podróżnikiem. Porcja jego przemyśleń, wspomnień z ostatniej podróży już za chwilę w naszym programie. Będą również zdjęcia, które tę podróż zobrazują.